Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Resident Evil Village. I przed nami konfrontacja z Moreau. Nawet widzieliśmy jego taką prawdziwą formę, jak na Residenty bywa w wielkiej takiej galarety, takiego bloba. No ale mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. Zanim ruszymy dalej, to chciałem serdecznie podziękować, słuchajcie, nowemu wspierającemu mój kanał YouTube. Jest nim Kleszcz Games. Dziękuję ci bardzo gorąco za to, że zdecydowałeś dołączyć się do grona wspierających kanał. No i dziękuję wszystkim tym, którzy nadal z miesiąca na miesiąc dobrowolnie wspierają to, co robię. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Serdeczna piąteczka. No i mam nadzieję, że wam się będzie dalej podobać to, co robię, także zapraszam serdecznie, jak również wszystkich innych, do zostawienia łapy w górę, czy komentarza pod tym filmem. To również pomaga, to również jest jakieś wsparcie. What am I supposed to do? Ha, Moreau's Clinic. Moreau's Clinic, czyli klinika Moreau. Tylko teraz tak, w tamtą stronę do kliniki, a tutaj? He said the exit's underwater. No właśnie. Wyjście jest pod wodą. Kto tam? Ty, ktoś tam kurde kaszlał. God damn. No dobra, a teraz tak, bo tam wygląda tak, jakbyśmy mieli tam faktycznie iść. Aha, no dobra, bo do wody nie wejdziemy. Okej, okay. Okej, dobra. Możliwe tam jest jakieś spuszczenie wody, kurde, z tego zbiornika, no kij go wie. Zaraz zobaczymy. Co my tutaj mamy? Egzamin. Reservoir Gatehouse Operation Instruction. In an instance of heavy rain, there may be damage to the local aquatic life. It is advised that you drain all exit water using the following steps. Move the windmills with a crank to start the electricity to the gatehouse. Pull the lever in the gatehouse to open the sluice gate. Dobra. Dobra. Czyli dwie rzeczy mam zrobić, tak? O, dzień dobry! Ażeś się stary tutaj kurde wcisnął. Normalnie hit. No dobra, zapiszmy sobie. Jak już mamy taką opcję, to czemu by nie? I tutaj mamy możliwość wyjścia dalej, tak? Kto tu kurde krzyczy? Ty, a ktoś ma zatwardzenie może? Nie? Albo to krzyczy, kurde, nasz pan sprzedawca, bo mu jest na przykład tam ciasno. Też jest taka opcja. Okej, dobra, a tu? Co to jest? The hell? Pomarańczowy? Ktoś sobie tutaj, kurde, zrobił obrazek. No fajnie, ale po co to? If I can drain the water. Shit, there's no power. Standard. Nie ma prądu. Aha, i tutaj jest coś, kurde. Czyli odpowiednio trzeba pewnie ustawić jakieś zasilanie or something. Dobra, idziemy tędy. Jezus Maria. Kto tam tak stęka? Może jeden z tych typków. A tu co? This crank is old and busted up. It feels like it's going to snap any second. I hope it doesn't break. The only other one we have is over the windmill too. Ooh, czyli jakiś. O, kurki! One już wiedzą, co ich czeka. Tylko wystarczył jeden. Ponownie. O, double kill. Dobra. A tu co? Crystal fragment. Wygląda na taki, które moglibyśmy na przykład dać do... Scrap. Które moglibyśmy dać na przykład do tego naszyjnika, nie? Bo jest w takim specjalnym... specjalnej szkatułce. Można powiedzieć.
Okej. Okay. Słyszę. Słyszę coś. Słyszę koziołka. Gdzieś jest albo w środku, albo po drugiej stronie tej zwaliny. Dobra, cóż to jest to? Czy ja mogę to dotknąć? Bo to mówili, że coś jest zepsute. Jest zepsute. Seriously? Tak, tak, i ten. Była mowa o tym, że jest zepsute. Dobra, czyli prawdopodobnie trzeba coś nowego. Słyszycie? A tu jesteś! W drugim młynie jest dobra dźwignia. W drugim młynie. Tylko jak do drugiego młynu się dostać? A no tak, zejść na dół. Tutaj wszystko mamy? Nie? Oj, coś czuję, że będzie mi się grunt pod nogami palił. Z tego względu, że Morrow będzie chciał mnie wciągnąć pod wodę. To jest jego świat. To jest jego świat, w którym prawdopodobnie będzie chciał mnie zatrzymać, zatopić. Trochę się cykam, nie powiem, że nie. Oho, no to co, dzida? Ty, co jest? A to tędy. Tak idzie sobie jakby nigdy nic. Okej. Okay. Rybki tu powymierały. Można by się spodziewać. To było? Czekaj. Bo tu coś się gibie, ale nie wiem dlaczego to się nie chce przegibać do końca. Może ta wielka ryba musi w to uderzyć. Czekaj. Albo od drugiej strony na przykład trzeba jakoś czas. Ale on jest szpetny. Ty, no to nie chce się przewrócić. Dawaj, uderz w to. Chyba, że trzeba do niego strzelić. Jeszcze jest druga taka opcja, żeby go striggerować, żeby tutaj wleciał w nas. O-o. Gdzie ty jesteś, kumple? No, nie bardzo. Jest zainteresowany. No dobra. Dobra, tam z czym? A! Oh shit! Z drugiej strony trzeba to obić. Nie! To taki one-way ticket jest, widzę. Okej, okay, to już za pamięci. Możemy rozwalić to w ten sposób. O, przy okazji. Tego wcześniej nie widziałem. Dobra. Nie możemy się dać wciągnąć pod wodę, bo inaczej widzicie, co stanie. Ale szkoda, bo nie możemy się pomylić w takim wypadku. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, dobra. To niech sobie tu przepłynie. Okej, okay. Jest po drugiej stronie. Czyli na razie nic nam nie grozi. Na razie. Tu, sniper ammo.
My możemy przejść jakąś na drugą stronę. To? Pchnąć. Dawaj ten! Czy by to było... No właśnie, to jest pływające. To jest pływające. Ajajaj. Dobra, jedyna opcja. Tędy. A to? Fuuuj! Stinks! Dawaj, no. Nic innego ci nie zostaje. Lepiej mieć rękę w mazi, niż nie mieć ręki. A i tutaj będziemy mogli przeskoczyć pewnie. O kurde, tylko że ja muszę teraz wrócić jakoś na ten wyższy teren. A to? Okej. To nam daje opcję pomarańczowego podciągnięcia. A to jest tylko i wyłącznie na czas jakiś konkretny. Oh shit! No zobaczcie, to jest czasówka. Dobrze, że nie spadłem. A, i tu jest biały. Dobra. Magnum ammo. Szkoda tylko, że do magnuma nie mamy. Do czego to jest? A, to jest pomarańczowy, niebieski... Pomarańczowy, niebieski i biały. Będziemy musieli szybko przejść po tych wszystkich. Mhm. Ale jeszcze tak patrzę, tutaj czegoś nie mogę wziąć. Może tak. Po kolei. Pomarańczowy, niebieski i biały. Nie wiem, czy tutaj kolejność ma znaczenie, ale dobra. Dajmy po kolei tak, żebyśmy szybko przeszli. No! Dawaj, 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 dawaj! Nie! Nie, 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 nie! Nie, no kurde! Fuck! To lipa. Czyli pomarańczowy nie może być... pomarańczowy nie może być pierwszy, bo on później nam znika pod nogami. Okej. Wydaje mi się, że musimy to zrobić na zasadzie niebieski, pomarańczowy, biały. No tylko pytanie, czy kurde zdążymy. Niebieski, pomarańczowy i biały. Niebieski, pomarańczowy i biały. Okej, daliśmy radę. Leci tutaj ryba. Go, 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 go. Nie, 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 nie. Aleś ty brzydki. Okej. My musimy pewnie na kolejne schody, co? Gdzie on jest? Gdzie jesteś, gałganie? Chociaż to jest typ, który widać, że jest cały czas poniżany i nie lubi, jak się o nim źle mówi. Nie ma go. Watch me, mama. Zaraz spęknie cię mama i będzie. Po dupie dostaniesz. Nie wolno tak robić obcym. Mama nie uczyła, że trzeba szacunku? Dobra. To możemy usnąć. Świetnie. Okej. Aha, no i wróciliśmy na te tiry na tory, dobra. Super. Popchnijmy to i mamy już przejście. Nie strasz, nie strasz. Gościu. Leje. Oh shit, no i przejście tutaj trzeba... Ajajaj. Nie, nie przeładowywaj, kurde, Kamil!
Zapominam cały czas. Dobra, equip. Możemy sobie reloadnąć, jak najbardziej. Tu nie ma nic? Nie ma nic. Idziemy na górę. Mam nadzieję, że później ewentualnie będzie mi dane możliwe posprzątanie w tym miejscu. To. Już jesteśmy bardzo blisko tego młyna. Ale jakoś trzeba tam doleźć. Caught myself a big one. O! Faktycznie, żeś kurde wyłowił całkiem niezłą rybę. O! Gnoju. Tak mi drogę zagradzać? Nieładnie. Gdzie jest to, czego potrzebuję? Gdzie jest, kurde, to, czego potrzebuję? Na górę? A! Jaka sugerująca cokolwiek strzałka, nie? Tam, na górę. Strzelaj na górę. Dobra, tu nie ma nic. Tutaj? Prawie. Leje. Czekaj. Dobra, to potrzebuje. Crank. No i teraz prawdopodobnie trzeba wrócić, co? You can climb up like this. No to jak mam się tutaj tej wspiąć? Potrzebuję jakiejś innej tej. Shit. Chyba, że... Właśnie. Nie w tą stronę. Chyba, że w tą stronę. Dobra, czy cokolwiek mi to dało? Niekoniecznie. Chyba, że coś odsłoniliśmy. A widzicie. Teraz. No i teraz prawdopodobnie trzeba wrócić do pierwszego... No kurde, serio? Nie można było tak od razu? Let's go. Odkurczyć nogi. Let's go. Dobra, chwila spokoju. Jest crank. Dawaj, kręć i tam. Wszystko? Okej. Mamy prąd. Czyli pierwszy fragment starcia z Morrow za nami. Więc można by było sobie oczywiście zapisać. Cyk. Dobra. Proszę bardzo. A, tu jest ściąga, czyli na tą ściągę musimy zwrócić uwagę, tak? Tu białe. Zaraz, tu pomarańczowe. Czekajcie, to jakoś inaczej działa? Niebieskie. A czemu tu czarnego nie mogę zrobić? Tu niebieskie. A tu nie mogę czarnego zrobić? Dlaczego? A, to jest obrócone! Kamil, kurde! Ty derpie! To jest obrócone, czyli... Biorąc pod uwagę, że tu jest... Dobra. Czyli tu pomarańczowe. Tu niebieskie. Nad czarnym... czekajcie. Obracam sobie to właśnie. A czy ja mogę to obrócić w ogóle? Tak, żeby mi ta kartka była w odpowiednim kierunku? Bo czarna kostka jest tu. Dobra, czyli tu w zasadzie powinno być niebieskie, a później pomarańczowe.
Tak. Tak. Nad czarnym powinno być pomarańczowe. I białe. A tu powinno być pomarańczowe, białe, niebieskie. Okej, okay, właśnie. Musiałem sobie w głowie, kurde, poukładać. No. To teraz nie będziesz miał, kolego, w czym pływać. Przepraszam. Co to tak, kurde, harczy? Dobra. Cyk. No chyba mu jest smutno, że już nie ma tej wody. Ale w takim razie możemy swobodnie poruszać się po dnie tego wszystkiego, co tu było. Okej. Pozbierajmy, co możemy. 1000 lei. Tędy przejdziemy? Nie przejdziemy. Ale moglibyśmy... Nie, nie moglibyśmy. My się zastanawiałem, czy możemy tutaj zrobić sobie przejście. Wyjście przez okno nas raczej nie interesuje. Tu? Nic. Egzamin? A, tam coś było, dobra. October, a sunny day. Mother Miranda brought me 5 people from the village, just like I asked. I made them sleep with some liquid, and then I put cadeau in their tummies. I'm looking forward to the cadeau to grow in their tummies. 4 of the people from the village are dead this morning. 1 is almost a lichen. I sent it to my labo on the mountain and I failed again. Mother wants strong vessels, but I cannot get any. I will need more people from the village. On tu prowadził, kurde, jakieś... Oho, co to? High ammo capacity. To w takim razie możemy to wcisnąć tutaj. Dobra. Coś jeszcze tutaj mamy? Nie. Czyli skubaniec był jakimś doktorkiem. Am I right? Tutaj, czemu to się na żółto świeci? Explosive rounds. O, to się przyda. W zasadzie to może byśmy sobie wyposażyli to shortcut tutaj. Nie? O. Będzie git good. O! O! O, i dobrze. O, shit. On jest za nami, prawda? Not good, not good, not good. Miny, 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 miny. Miny bardzo się przydadzą. Nie! Gdzie jest mina? Nie. O! Czekajcie, tu jest kolejna wypo... O, shit! Co to jest? Jakiś kurde kwas! O, shit! Dobra, trzeba uważać, jak on będzie tak srał, za przeproszeniem, tym deszczem. No chodź, chodź, zapraszam. Ok.
Okej. Trochę się obkidał. O, idzie. Okej, dostał. Nieźle. No chodź, 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 chodź. Dobra, jeszcze gdzieś mogę... Kurde, ja w niego tak walę, a ja tutaj później nie będę mógł zrobić przejścia. No właśnie. I nie mam teraz już niestety amunicji do tego. A tam jest jeszcze jakaś wybuchówka. Będę uciekał, będę. A nie. Dobra, idzie tu. Czy ja nie podniosłem czasem miny? Podniosłem, dobra. Ale wykorzystajmy najpierw... Wykorzystajmy najpierw tą beczkę. No chodź tędy. Chodź, kolego. Gdzie on jest? Nie! Miałem nie przeładować. Kurde, tu jest zarąbane przejście. Jest! Leżeć było! Żabo przeklęta. A, to przejście było z... Okej. Crystal Moreau. In death as he was in life. Disgusting. Okej. Mamy to, słuchajcie. Pokonaliśmy typa. Można powiedzieć, że za pierwszym. Nie, dobra, shortcut zróbmy tak. Okej. Nie przeładowywać tego pistoletu. Kurde. Ej, i więcej mam wrażenie, że zdobyliśmy tutaj amunicji niż straciliśmy na nim. Dobrze, że wykorzystaliśmy te... Chyba wydaje mi się, że wszystkie wybuchowe skrzynie, beczki, które tutaj były. No bo zaoszczędziliśmy dużo amunicji, nie? Jeszcze tak tylko się przejdę, czy czasem na pewno czegoś nie zostawiłem tutaj. Nie, chyba wszystko pozbierałem. Z tych środkowych zadaszeń też? Chyba też. Tutaj byłem? Byłem. No dobra. No to spaduwa. Ale się ładnie rozpaćkał. Jęknie. The exit's up ahead. Ale znowu przez te kopalnie jakieś dziwne, nie? Musimy przejść. Nie wiem, czy tam nie będą ci lkani. Zostawiłem tam jednego z tymi ostrzami. I tutaj chyba potrzebuję właśnie Sings Winged, a mamy cztero skrzydły klucz. Co my tutaj mamy? Mother Miranda gave me a rose jar. No one likes me, which is why I thought they would leave me out again. But Heisenberg said that was why we each get a rose. The ceremony cannot happen without us all there. Mother didn't seem to care, though. Mother said rose is a vessel. With a vessel, mother can get her real child back. Even though she has been dead for a very long time,
But if mother does, then what will happen to me? I'm not her real child. Would she abandon me? No, I don't want that. No, 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 no. Boi się, że jak matka Miranda odzyska swoje dziecko prawdziwe przy tym rytuale, to zostawi Moreau. You're better off than I thought. Who's that? Heisenberg. Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Chcę, kurczę, jakoś... Kadu. Mhm. Is that alive? Ah, shit. Dobra, czy my możemy jakoś tutaj przejść? W ogóle... O! Murrow Hidden Weapon. Czekaj, czekaj, dobra, cyk. Sinkwing Unbore Key. Let's go. Zbieraj. Tu niby coś jest. Labyrinth Puzzle. Gdzie? Jest ten labyrinth puzzle. A to na górze chyba był, nie? Dobra, ale nie mamy kuli, nie? Z tego, co się orientuję. Nie mamy kuli. Okej, okay. Wypad stąd. Nie znalazłem nigdzie kuli. Mam nadzieję, że jej nigdzie nie pominąłem tak, żeby nie można było jej powrotem zebrać. Oby, ale zastanawiam się nad tym skarbem Moreau, bo jeśli go pokonaliśmy, to zazwyczaj po pokonaniu danego lorda mamy dostęp do jego skarbu. Więc... why not? Tędy... Oho. A, ten labyrinth puzzle jest przecież tutaj na górze. Okej! Okay. No dobra, zapisik. Let's go. Teraz już mamy korbę do tego, żeby otwierać te mechanical door. Więc prawdopodobnie jakoś nam się tutaj uda. Dobra, tutaj jest ten labirynt, no tak. Tylko, że no nie mamy tej kulki. Ciekawy jestem, być może ona jest na przykład w tym jego skarbie. Być może jest w tym jego skarbie. Mechanical door. No... pewnie gdzieś tutaj trzeba będzie odbić. Ale dobra, słuchajcie, to już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnym, już jutro. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, na razie. Pa, pa.